Tak, proszę pana, należy pan do dużej rodziny pożytecznych.pl. Order wojenny Virtuti Militari jest najstarszym na świecie medalem za odwagę i męstwo na polu walki. Ustanowiony w 1792 roku, w okresie międzywojennym cieszył się wielką estymą. Po wojnie stracił niestety na znaczeniu. Dopiero po 1989 roku odzyskał dawny prestiż, a zasady przyznawania tego odznaczenia stworzono na nowo. Dziś żyje jeszcze 200 kawalerów orderu, w tym dwie damy Virtuti Militari. Za półtora miesiąca będę miał 94 lata. We wrześniu 1939 roku byłem już w stopniu plutonowego podchorążego, mając 20 lat. Po 10 dniach na granicy polsko-rumuńskiej zostałem schwytany przez patrol sowiecki i umieszczony w obozie przejściowym w Szepietówce. Po 30 dniach pobytu zmobilizowałem kilku kolegów i w 7 udało się nam uciec po ubezwładnieniu strażnika. Wszyscy przeszli przez granicę do GG i tam zostałem złapany przez Niemców z przeznaczeniem na wywózkę na roboty. W międzyczasie zdołałem z transportu uciec, no i zaczęła się moja epopeja w ruchu oporu. Otrzymałem rozkaz, aby na czele dwóch plutonów, ze mną razem 72 ludzi, zająć miejscowość urzędów. Dostałem meldunek od czujki, jednej z czujek, że zbliża się bardzo duża kolumna niemiecka. 800 SS-manów, w tym jedna kompania SS Galicjan, a więc szczególnie usławiona w mordowaniu i Żydów, i narodu polskiego. Normalny człowiek to by poszukał dużej stodoły, schował tych 72 ludzi i poczekał, że oni przejdą. Ale jak ktoś, kto jest taki troszeczkę kmicicowaty, no to prawda, zrobił atak i wygrał. Wtedy pamiętam, że dowódca Okręgu Armii Krajowej odznaczył mnie przed frontem czterech oddziałów partyzanckich tym najwyższym odznaczeniem bojowym. Dzisiaj przychodzi w stopniu pułkownika człowiek i pyta, jakiej pomocy pan tata potrzebuje. Jaki to ma wpływ ma psychologiczny i na członków naszego klubu, i na rodzinę. To rodzina, no, też ponieważ ja miałem ten krzyż Virtuti Militari, zacząłem szukać kogoś, z kim by można coś zrobić. Więc odnalazłem osobę niezwykle godną szacunku i bardzo wielkiego uznania, to znaczy generała Ścibora Rylskiego. Postanowiliśmy reaktywować klub Virtuti Militari. Klub taki działał przed wojną, był osobiście założony przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Miał za zadanie tworzenie opieki nad kawalerami Virtuti Militari. Było nas prawie 700 oraz duży klub londyński. Klub londyński wszedł do naszego klubu. Mieliśmy nawet niektórych kawalerów Virtuti Militari w Wenezueli. Po całym świecie mieliśmy rozrzuconych kawalerów i wszyscy stali się członkami naszego klubu tu w Warszawie. Ludzie się zaczęli starzeć, więc problemem stało się rzeczywiście zdrowie. Witam pana pułkownika. Proszę bardzo, proszę siadać. Każdy kawaler Virtuti Militari będzie miał swojego opiekuna, że ci opiekunowie do nich dotrą. Jakieś sprawy, trudności z dostaniem się do szpitala, czy jakieś problemy mieszkaniowe i wszystkie inne życiowe. Czytałem pismo pod tytułem Polska Zbrojna i znalazłem ten artykuł, wywiad z prezesem klubu, w którym ubolewał, że kawalerowie jako byli wojskowi chcieliby się leczyć w wojskowej służbie zdrowia, ale no, niestety nie mogą. Zadzwoniłem, powiedziałem, że nie ma problemu, także dostali tutaj u nas legitymację, że są upoważnieni do korzystania poza wszelką
kolejnością z usług naszych. Przyszła następna korespondencja, ludzie tu nam dziękują za nasze działanie. Zobacz, jeszcze tego nie odebrali, zobacz. Są zadowoleni jeszcze z tego, że to, tak sprawnie tu idzie wszystko. Boże, kiedy ja na to odpowiem wszystko? Chyba się będziemy musieli podzielić. Ja zobaczę, co z tego mogę mailowo. Panowie zdecydowali, że należy rejestrować wspomnienia, rejestrować działalność, pisać wszystko, absolutnie wszystko o członkach, o damach i kawalerach Virtuti Militari. Szczególnie chodziło o takie sytuacje i o takie tematy, które wcześniej nie były poruszane, nie były nigdzie publikowane. Opracowanych zostało ponad 20 numerów zeszytów historycznych, które zawierają wspomnienia. Wieniec od kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari składają kanclerz kapituły, generał Stanisław Nałęcz-Komornicki oraz generał Zbigniew Ścibor-Rylski i Stefan Bałuk, a także członkowie kapituły. Ta działalność organizacyjna dotyczy przede wszystkim udziału samych odznaczonych Orderem Virtuti Militari w uroczystościach o charakterze państwowo-historycznym. W tym roku będziemy patronem honorowym przedsięwzięć, czyli Olimpiady i Konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. No i szykują się dwa spotkania z młodzieżą klas o profilu wojskowym. Wszystkie te przedsięwzięcia będziemy realizować we współpracy bezpośredniej z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Moje marzenia są takie, żeby Order Virtuti Militari był dalej nadawany za taką działalność jak w Iraku, jak w Afganistanie. Przecież tam ci ludzie w dalszym ciągu sławią chwałę oręża polskiego swoimi czynami. Chodzi o to, żeby nie było tak, że wraz ze śmiercią ostatniego kawalera Virtuti Militari order pójdzie do Lemusa.